i wyszło nam, że jest oszczędność na samym zakupie takiego zestawu 48%. Wow. I no sam koszt zakupu sprzętu. Sam zakup falowników. Powiedzmy, zmienimy sobie na 150, żeby trochę przyspieszył. Update. A, i mamy instant, na bieżąco online można zmieniać parametry. Dokładnie tak. Mamy też reverse, także w drugą stronę wyhamuje. Najważniejsza rzecz, odłączamy zasilanie. To tak, to pokażę to od razu na przykładzie. Odłączymy zasilanie, czekamy aż kondensatory się rozładują. Dzisiaj w studio i automatyka goszczę Łukasza Guzik. Cześć. Który przywiózł do nas całkiem sporo niesamowitego sprzętu i o tym porozmawiamy za chwilę, ale na początku Łukasz, powiedz nieco więcej o sobie, daj się lepiej poznać naszym widzom. Kim jesteś, jakby skąd przyjechałeś, czym się zajmujesz? To nazywam się Łukasz Guzik, jestem specjalistą do spraw techniczno-handlowych w firmie Eldar od 7 lat. Mhm. Prywatnie jestem mężem, ojcem. No i standardowo kredyt hipoteczny na karku. Ciekawy opis. Okej, okay, a powiedz, co do nas przywiozłeś tutaj? Co to jest za sprzęt? To więc tak, przywiozłem zestaw falownika MD800 firmy Innovens. Jest to falownik wieloosiowy i do tego jeszcze do pokazania silniki synchroniczne i asynchroniczne, którymi jesteśmy w stanie sterować za pomocą właśnie tego zestawu. A tutaj nie przyczepił się do nas, nazwałeś to falownik, a nie powinno się mówić na to przemiennik częstotliwości? To więc tak, można powiedzieć, że całość to jest przemiennik częstotliwości, ponieważ moduł zasilania odpowiada za przekształcanie prądu przemiennego na prąd stały, natomiast moduły falownikowe już konwertują napięcie stałe właśnie na prąd przemienny, który już odpowiada za sterowanie tymi tutaj silnikami. Czyli tutaj mamy prawdziwe falowniki. Prawdziwe falowniki w terminologii, że tak powiem, naukowej, to no. Są prawdziwe falowniki. Czyli znaleźliśmy tego złotego graala, bo wszyscy się czepiają, że nie mówi się falownik, tylko przemiennik częstotliwości, więc tutaj mamy przemiennik częstotliwości, a to są falowniki. Dokładnie tak. Super, więc możemy je tak nazywać. Powiedziałeś falownik wieloosiowy. Co to właściwie znaczy? To znaczy tak, skład tego zestawu, tak jak powiedziałem, składa się moduł zasilania i moduły falownikowe. Jeden moduł zasilania odpowiada za zasilanie wszystkich modułów falownikowych i te moduły falownikowe mogą być, tak jak tutaj w tym przypadku, dwuosiowe, a tu na końcu mamy falownik jednoosiowy. I za pomocą takiego zestawu, jak widać tutaj na ekranie, jesteśmy w stanie wysterować do 8 silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi. O, asynchronicznymi, czyli bo tutaj mamy silniki synchroniczne i tutaj... To są silniki synchroniczne, to są silniki serwo bez podłączenia enkodera, ale też jesteśmy w stanie nimi sterować tym falownikiem. Możemy to uruchomić? Tak, jak najbardziej. To... Co mam klikać, powiedz? To tak, mamy przycisk Axis. I nim wybieramy odpowiednią oś, którą chcemy wysterować. Teraz jest pierwsza. Teraz jest pierwsza oś i to jest ten silnik serwo. I teraz zielony przycisk. I działa. I działa. Dobra, i przyciskiem Axis. Tutaj nie działa druga, dlaczego? Ponieważ jest odłączone, nie jest podłączony silnik. Także tutaj jest pierwsza, druga, trzecia, do czwartej osi musimy przejść. Czyli trzecia też nie, jest STO, tak? Tak, bo też STO nie jest podłączone. Okej, teraz czwarta, uruchamiam. Mamy tu. Dokładnie. Piąta STO jest niepodłączona. Dokładnie. Szósta. Kurde, mam nadzieję, że nas słychać. Siódma. I ósmej też nie ma, tak? Tak, bo tutaj mamy jedną oś. Dobra, czekaj, wyłączymy, pogadamy sobie trochę. Czerwonym przyciskiem. Dobra, czerwony. Ale jeszcze prędkość mogę zmieniać jakoś? Tak, to możesz przejść do kolejnej osi. Axis jeszcze raz. I tutaj. Pierwsza, druga, to chcę czwartą. Czwarta. Pewnie w dół. Tak, strzałka w dół. Przytrzymujemy. Przytrzymujemy i się zmniejsza nam częstotliwość. O, przyspiesza. Zobaczymy, co się stanie. Czy to będzie widać? Tak, to już o, coś się zmienia. 8-7 Hz. Mam nadzieję, że to widać, bo to bardzo szybko się kręci. Ale okej, okay, wyłączamy to. I tu. I jeszcze pierwsza, tak? Okej. Okay. Także jak widać, sterowanie odbywa się tak jak w standardowym falowniku. Mhm. Jedyna różnica jest taka, że właśnie przyciskiem Axis wybieramy sobie odpowiednią oś, którą chcemy wysterować. Powiem ci, że to wygląda imponująco, no, ale jakbyś mógł tak mi trochę zarysować i naszym widzom zarysować, do czego ten system się nadaje, jakby skąd ten pomysł od firmy Innovens, aby to rozdzielić, przetwornik częstotliwości, falowniki oddzielnie, jaki to ma cel? Falownik MD800 możemy zastosować wszędzie tam,
gdzie potrzebujemy wysterować więcej niż jedną oś silnikową. Tak jak widać tutaj na tym modelu, w takiej obudowie jesteśmy w stanie zmieścić do 8 falowników, sterować 8 silnikami. Tu dla przykładu mogę pokazać falownik serii MD520. To jest falownik zasilany jednofazowo, tak jak w sumie tutaj też na naszym modelu, 0,75 kW. Ma te same funkcje, jeżeli chodzi o STO oraz możliwości komunikacji. I tu widać gabaryty. Tutaj akurat mamy zainstalowane 7 osi, ale moduł dwuosiowy wygląda dokładnie tak samo jak jednoosiowy. Widać, że tutaj mamy dużą oszczędność miejsca. No totalnie, no bo tutaj mówisz, że ten zestaw może zrobić 8 osi, tak? Tak, takiej wielkości może wysterować. Takiej wielkości, bo tak. Też jednej osi nie ma, tak. Więc to można porównać, że to musiałoby równać się przestrzeni 8 tych jakby falowników, przemienników częstotliwości w szafie, tak? Dokładnie okay. Tak. Dodatkowa oszczędność tutaj, jeżeli chodzi o falownik MD800, to jest kablowanie, ponieważ mamy jedno zasilanie doprowadzone do modułu zasilania, jest wspólna szyna DC i później mamy już tylko podłączenia silnikowe. Także w tym zestawie używamy tylko jednego filtra przeciwzakłóceniowego, jednego zabezpieczenia, jeżeli chodzi o falowniki, i też jest wspólna oś DC, o czym już wspomniałem w sumie, do której podłączamy jeden rezystor hamowania dla wszystkich 8 osi. Także tutaj mamy duże oszczędności, jeżeli chodzi o czas montażu oraz elementy, które są do tego montażu potrzebne. I też jeżeli chodzi o miejsce w szafie sterowniczej, oszczędzamy też miejsce. No na pewno, no kurde, oprócz jeszcze raz, tego... no zobaczcie to, nie? Że tutaj no, falowniki są też różnej wielkości, ale 8 takich modułów, a taki falownik wielosiowy, no to jest totalnie różnica. A jak jest z mocą? Tutaj mam jakieś mocy napisane, a jakie to ma zakresy właśnie współpracy z silnikami, o jakiej mocy? To występuje w zasilaniu jedno- i trójfazowym, tak jak standardowe falowniki. Oczywiście te zasilane jednofazowo służą do sterowania silnikami trójfazowymi, które mają możliwość przepięcia standardowo z uzwojeń silnika w trójkąt, czyli 3×230 V po prostu. I one występują, moduły zasilania, w zasilaniu od 2,2 kW do 3,7 kW. No w sumie są dwa moduły zasilania. Natomiast w przypadku zasilania 400 V, trójfazowych, wtedy możemy mieć moduły zasilania o mocy 3,7 kW, 7,5 kW i 15 kW. Aha, czyli na maksa 15 możemy. Tak, maksymalny moduł zasilania zasilany trójfazowo może mieć 15 kW. I jeżeli chodzi o moduły falownikowe, to w przypadku zasilania jednofazowego najmniejsza moc to jest 0,2 kW, maksymalnie 2,2 kW. I tu mówimy o modułach jedno- jak i dwuosiowych. No i tutaj, jeżeli mówię 2,2 kW, to chodzi o to, że każda oś może mieć 2,2 kW. Aha, nie, to... że moduł 1,2, nie, tylko każda. To są dwie i tak osie... samo z 15 kW? To zaraz do tego dojdę. Jeżeli chodzi o zasilanie trójfazowe, to mamy tak. Moduły dwuosiowe występują w mocach od 0,4 kW do 3,7 kW. Natomiast jednoosiowe od również 0,4 kW do 7,5 kW. Także maksymalna moc silnika sterowana z tego falownika może mieć 7,5 kW dla przeciążalności 150%, czyli standardowe, można powiedzieć. Natomiast jeżeli chcemy podłączyć silnik pompy czy wentylatora i przeciążalność będzie dla nas wystarczająca 110%, to możemy podłączyć silnik do 11 kW. To całkiem spory zakres i tutaj mi się rysuje w głowie jakieś zastosowania tej aplikacji, gdzie to można zastosować, ale w zasadzie chciałbym do Ciebie skierować to pytanie. W jakich aplikacjach widziałeś, czy klienci instalują takie rozwiązanie jak falownik wielosiowy? To więc tak, głównie stosowane są te falowniki w taśmach produkcyjnych, gdzie jest dużo taśm, dużo silników, które musimy podłączyć. Ogólnie te falowniki sprzedajemy tam, gdzie są więcej po prostu niż dwa silniki do napędzenia. Zrobiliśmy też sobie takie zestawienia, jest dostępne na naszej stronie, na naszym blogu, jeżeli chodzi o koszty zakupu falownika, to więc tam było założenie, że chcemy zastosować 8 falowników 1,5 kW z komunikacją EtherCAT, tu akurat mamy też podłączony EtherCAT i wejściami STO. I wyszło nam, że jest oszczędność na samym zakupie takiego zestawu 48%. Wow. I no sam koszt zakupu sprzętu. Sam zakup falowników. Same falowniki, ponieważ tak, tutaj mamy jedną kartę komunikacyjną, która obsługuje wszystkie osie.
A jeżeli kupujemy standardowy falownik, kupujemy falownik, do niego jest potrzebna karta komunikacyjna, no to koszt samej karty komunikacyjnej jest razy 8. No tak. To już od razu wychodzi to. Zakup całego zestawu to już w ogóle jest właśnie 48% oszczędności, jeżeli chodzi o sam zakup falowników. I tam też było porównanie, że 77% miejsca mniej w porównaniu właśnie do falowników standardowych. Także też jest bardzo duża oszczędność na samym właśnie miejscu w szafie. No ja tu widzę coś więcej niż sam zakup i oszczędności, no bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj wszystko zintegrowane, więc ile mniej tak zwanej kablologii jest przy montażu, tak? Dokładnie że tak. Że nie musimy do każdego przemiennika częstotliwości dopinać, tak jak mówisz, karty komunikacyjnej, oddzielnie 24 V, oddzielnie sygnały i nie ma tego mnożości, więc możemy zastosować mniejszą szafę, mniej korytek, mniej przewodów, mniej czasu pracy pracownika. Coś jeszcze tutaj byś dodał do tego? Jeszcze jest wspólna szyna DC, także działa to na tej zasadzie, że jeżeli hamujemy jednym silnikiem, zamiast zwrotu energii na przykład na rezystor hamowania przy gwałtownym hamowaniu, ta energia jest przekazywana na pozostałe osie. Także mamy jeszcze dodatkowe oszczędność na tym, że energia hamowania nie jest wytracana w powietrze, tylko jest wykorzystywana przez pozostałe silniki w tym układzie. Widzę jeszcze jedną rzecz, popraw mnie, jeżeli się mylę, bo kolejna oszczędność, jaką widzę tutaj, no to jest sama konfiguracja, tak? No bo jeżeli mamy 8 przemienników częstotliwości czy więcej, to do każdego musimy się wpiąć, wgrać konfigurację, a tutaj spodziewam się tego, że wpinam się w jakiś interfejs tutaj, w który, z komputerem? Tutaj jest schowane USB-C, także nawet nie potrzebujemy żadnego konwertera do podłączenia jakiegoś RSA485, cokolwiek, tylko zwykłym kablem USB-C oczywiście. I mogę całość z jednej aplikacji skonfigurować. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o samą konfigurację, to się niczym nie różni od standardowego falownika w standardowym wykonaniu, ponieważ tutaj po prostu, tak jak w sumie już przeklikiwałeś przedtem, odpowiednią oś wybieramy sobie przyciskiem Axis, wciskamy przycisk PRG i już mamy listę parametrów z instrukcji, które jesteśmy w stanie zaprogramować też samego czyli falownika. Tak, tutaj jakby mam oś pierwszą, to tutaj parametry bym zmieniał dla pierwszej osi. Dokładnie. Klikam i druga oś, tak? Druga czyli oś. Jakbym tak. tutaj miał przetwornicę częstotliwości i 8 falowników jakby dołączonych, więc ten moduł ustawia wszystkie tutaj te osie. Dokładnie. W ten sposób można to konfigurować, ale też przez aplikację. Możemy to pokazać, jak ta aplikacja wygląda? Oczywiście. Możesz się podłączyć tutaj? Oczywiście, jak najbardziej. I co, już jesteśmy podłączeni? To tak, jesteśmy podłączeni przez USB-C. Wybieramy nowy projekt. Wybieramy falownik MD800. A i tutaj tym oprogramowaniem można też inne falowniki, tak? Tak, inne falowniki. No w sumie wszystkie falowniki firmy Innovens. Wybieramy następną stronę. To już program sam wykrywa, co jest podłączone do modułu zasilania. Na ostatniej pozycji mamy moduł właśnie zasilania. Pozostałe 7 osi też zostało wykrytych. I tutaj mamy nowy projekt. Tutaj z lewej strony jest drzewko, w którym możemy wybrać odpowiednią oś falownika lub moduł zasilania. Możemy przejść do listy parametrów. Jesteśmy tutaj w stanie skonfigurować sobie silnik. Są wszystkie parametry dostępne. Tutaj przykładowo możemy sobie zmienić na przykład czas przyspieszania hamowania. Przejdzie acceleration time i mamy teraz ustawione na pierwszej osi prędkość 1 sekundę, czyli do maksymalnej częstotliwości potrzebuje do rozpędu 1 sekundę. Ustawimy sobie przykładowo 3. Czas hamowania ustawimy sobie z 1 sekundy na przykład na 5. Zatwierdzamy i download. I już jest to zapisane w module falownika. Także tu już jest, jeżeli o to chodzi, koniec operacji, tu już widać aktualne wartości zapisane w falowniku, także widzimy, że to się zaktualizowało. I możemy uruchomić z poziomu tego oprogramowania? Tak, tak. Klikamy sobie Control Panel, tutaj ustawiamy sobie częstotliwość, w tym miejscu wybieramy odpowiednią oś. W tym miejscu ustawiamy częstotliwość, z jaką chcemy, żeby pracował ten silnik, ustawimy 50 Hz. Update frekwencji. Już widać na panelu też, że się zmieniła częstotliwość, dajmy forward. No i pracuję jeszcze tu z częstotliwością 50 Hz. Powiedzmy, zmienimy sobie na 150, żeby trochę przyspieszył. Update. A, i mamy instant, na bieżąco online można zmieniać parametry. Dokładnie tak. Mamy też reverse, także w drugą stronę wyhamuję i w drugą stronę. No wygodne do testowania aplikacji na tak. przykład. Tak, no i oczywiście jesteśmy w stanie sobie uruchomić też oscyloskop.
to jest, tutaj też pojawia się osie napędowe. Mhm. Możemy sobie wybrać przykładowo grupa parametrów U0. To w instrukcji obsługi są pokrywające się parametry. Mhm. I przykładowo ustawimy sobie częstotliwość pracy. Uruchamiamy. I mamy. I tutaj mamy. Tutaj tak, w czasie pracy tego do końca nie widać, ale damy sobie w drugą stronę, częstotliwość spada. Za chwilę rozciągnę ten wykres, żeby było to widoczne. Mhm. I powiedzmy jeszcze raz w drugą stronę. No też ciekawe narzędzie diagnostyczne, tak? I dokładnie. Tutaj różne parametry można podglądać na tym oscyloskopie. Tak, tu już zatrzymałem silnik. Klikam stop wykresu, żeby już tutaj się nie generował. Rozciągamy sobie go w czasie. Mhm. I tutaj widzimy. Tutaj 150 Hz, mhm. tak jak mieliśmy ustawione. Częstotliwość spadała do zera, bo pracowaliśmy w drugą stronę i z powrotem do 150 Hz. Jesteśmy w stanie tu oczywiście ustawić, nie, przykładowo, aktualny moment obrotowy, prąd silnika, napięcie na szynie DC, napięcie na wyjściu na silnik. Także tu jesteśmy w stanie, wszystkie parametry, które jesteśmy w stanie monitorujące sprawdzić przez sam panel falownika, jesteśmy w stanie również sprawdzić przez te oprogramowanie narzędziowe. To jest InnoDriver Shop, dostępne za darmo na naszej stronie do pobrania, zawsze aktualna wersja. Także no, też o tym wspominam, bo że to jest darmowe oprogramowanie, mm-hmm. nie jest potrzebna żadna dodatkowa Super. Licencja do tego. Chciałbym teraz rozwinąć temat, jeżeli chodzi o zabezpieczenia tego całego sprzętu i też możemy zahaczyć o temat STO, bo jak stosujemy 8 przemienników częstotliwości, to do każdego musimy, już powiedzieliśmy, że dołożyć na przykład kartę, moduł komunikacyjny. Co jeszcze musi mieć taki klasyczny przemiennik częstotliwości? W stosunku do jakby tego systemu, który może mieć tego mniej. W przypadku tego falownika musimy zastosować jedynie jeden wyłącznik silnikowy, jedno zabezpieczenie silnika i ewentualnie jeden filtr przeciwzakłóceniowy. Tu też mogę pokazać. Są dedykowane filtry właśnie do MD800. On jest identycznej wielkości jak tutaj te moduły falownikowe. Podpinamy go po prostu tutaj z tej strony. Mamy już gotowe przewody, podpinamy się pod zasilanie falownika, także to też jest kolejna oszczędność. Wystarczy jeden, na cały system, dokładnie tak. Wystarczy jeden na cały system i też tu widać, że jest oszczędność miejsca, bo standardowe filtry też są, mają inne rozmiary, są trochę większe, więcej miejsca w szafie sterowniczej zajmują i tu warto wspomnieć, że to też zajmuje miejsce w szafie sterowniczej. Mamy tylko jeden filtr, a nie 3, 4, 5, 6, 8 filtrów, tylko mamy jeden filtr, tak samo z zabezpieczeniami wszystkimi. Także tutaj cały czas mówimy o oszczędnościach, bo naprawdę ten zestaw daje ogromne oszczędności, jeżeli chodzi o miejsce w szafie sterowniczej. No tak, i tutaj, ale wiesz, jakie będzie pytanie w komentarzach pod tym wideo, że to wszystko fajne jest, nie? Ale ile to kosztuje tak naprawdę? To tak jak wspomniałem w sumie przedtem, mhm. przy tych 8 zestawach falownikowych to jest oszczędność rzędu 48%. Ale w stosunku do ten system, do waszych przemienników częstotliwości, jakby bardziej konkretnie chciałbym tutaj narysować, tak. nie? Do czego porównywaliście? Porównywaliśmy do falowników firmy Innovens z serii MD520, które mają podobną specyfikację do tych falowników, czyli skupiliśmy się głównie na tym, że mają STO, tak jak tutaj w tym wypadku, i możliwość komunikacji przez EtherCAT, bo tam porównywaliśmy karty EtherCATowe. Wyszło nam z wyliczeń, że to jest oszczędność na poziomie zakupu 48%, jeżeli chodzi o kwotę, i 77%, jeżeli chodzi o miejsce w szafie sterowniczej. Ale mówimy o samych falownikach, nie mówimy tu właśnie już o dodatkowych filtrach, stycznikach, wyłącznikach silnikowych, to tego już tam nie wplataliśmy. Mhm. A tu są jeszcze dodatkowe oszczędności, jasne, jeżeli o to jasne. Chodzi. W tej chwili tutaj mamy sterownik PLC, tak? Podłączony po protokole EtherCAT, zgadza się? Dokładnie. A jeżeli chciałbym się połączyć ze sterownikiem innego producenta, na przykład Siemensa? Mamy też dostępne karty profinetowe i Ethernet IP. Natomiast sam moduł zasilania ma jeszcze budowaną komunikację Modbus RTU. Na stałe, czy też muszę kartę? Na stałe. To już jest w pakiecie, nie trzeba dokupować kolejnych kart. Modbus RTU, CAN-Open i CAN-Link. To jest wewnętrzne... Na pokładzie już. Tak, na pokładzie. I CAN-Link to jest wewnętrzna komunikacja firmy Innovens. Oni to stosują pomiędzy swoimi też produktami. To jest jakby ich wewnętrzny protokół komunikacyjny. Tutaj jeszcze na tej tablicy mamy napisane STO SIL 3. Możesz rozwinąć ten temat zabezpieczenia? Tak, każda oś w
falownikowa ma oddzielne, niezależne wejście STO z SIL-3. Mhm. Tutaj u góry widać złącza, właśnie pod STO. I co ważne, każda oś ma niezależne wejście STO, czyli wyłączenie jednej osi nie powoduje wyłączenia pozostałych. Mhm. Także jeżeli potrzebujemy awaryjnie zatrzymać jeden z silników, to wystarczy właśnie zatrzymać jeden silnik, nie musimy zatrzymywać całego układu. I dodatkowo to jest właśnie STO SIL 3, czyli w tej wersji nie musimy mieć jeszcze dodatkowego jakby sygnału z falownika zewnętrznego, potwierdzającego zadziałanie tego wejścia, bo właśnie SIL 3 polega na tym, że wystarczy podać sygnał i nie musimy mieć już żadnego potwierdzenia i to już jest jakby STO w pełni zabezpieczone, certyfikowane. Jak już jesteśmy tutaj przy budowie tego systemu, powiedz mi te dwa złącza i te trzecie tutaj, jakbyśmy tak weszli w szczegóły, co to jest, do czego to służy? To więc tak, standardowo tego złącza nie ma, to jest dodatkowa karta wejść-wyjść. Mhm. Natomiast tutaj na pokładzie w standardzie falownika mamy cztery wejścia cyfrowe, cztery, można powiedzieć, wejścia-wyjścia, one są konfigurowalne, mogą pracować jako wejścia cyfrowe albo wyjścia cyfrowe, to są dodatkowe cztery wejścia, dwa wejścia analogowe i zasilanie 24-woltowe, które jesteśmy w stanie doprowadzić, czy wyprowadzić z tego. Mhm. I jedno wyjście przekaźnikowe. To są trzy złącza, bo jedno jest normalnie otwarte, drugie normalnie zamknięte. Ale możemy tutaj właśnie w tych dwóch portach, jeżeli nie używamy komunikacji, dodatkowej karty komunikacyjnej, to jesteśmy w stanie wypełnić te dwa sloty jeszcze dodatkowymi kartami wejść-wyjść. Mhm. Jest dostępna karta z ośmioma wejściami, cyfrowymi. Karta z czterema wyjściami przekaźnikowymi, tam są też, tak jak tutaj w tym wypadku, normalnie otwarte, normalnie zamknięte. Jest też karta z ośmioma wyjściami przekaźnikowymi, tam są wszystkie, te osiem wyjść jest normalnie otwartych. I jest też dostępna karta z czteroma wyjściami analogowymi i czterema wyjściami. A jakbym chciał dołożyć jeszcze więcej wyjść, czy też wejść jakichś sygnałów IO, to to urządzenie może też być w pewnym sensie masterem, że dołoży tylko na przykład po Ethercacie jakąś wyspę wejść-wyjść i też będę mógł więcej tego wykorzystać, czy już tutaj raczej lepiej zastosować jakieś PLC i komunikację pomiędzy urządzeniami? Tutaj drugie rozwiązanie, tutaj musi być zastosowany wtedy już wyższy sterownik nadrzędny do tego, no tak, żeby... Tak myślałem, no ale też pytanie, czy aż tyle wejść i wyjść potrzeba, bo i tak w większości aplikacji będzie sterownik PLC. Dokładnie, dokładnie tak. Jesteśmy w stanie wszystko wysterować za pomocą PLC-ka. A powiedz mi, gdzie, w jakim przypadku już ten system byłby w pewnym sensie przewymiarowaniem? Gdzie jest ta granica, że lepiej już faktycznie zastosować klasyczne przemienniki częstotliwości i tu już będzie to takie rozwiązanie przeinwestowane? Tutaj w tym wypadku, no jeżeli chcemy zastosować dwie osie, no to już trzeba to wyliczyć, bo to już tak jest właśnie na granicy. I tutaj też w wypadku komunikacji, jeżeli nie jest stosowana komunikacja, to też wtedy warto sobie sprawdzić, co się bardziej opłaca. Ale też to zawsze warto właśnie wziąć pod uwagę to, że oszczędność pieniędzy na samym zakupie falownika, to potem jest więcej pieniędzy na montażu w szafie sterowniczej. Mm-hmm. Większa szafa, kolejne właśnie o czym mówiliśmy, styczniki, filtry i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj trzeba się zastanowić sumarycznie, całościowo, a nie na zakupie samego falownika, co jest dla nas bardziej opłacalne. Ja tutaj widzę jeszcze jedną taki wątek, że jak mamy niepewną aplikację, że mamy powiedzmy dwa transportery, ale nie wiadomo jeszcze, czy nie będzie obok trzeciego, czwartego albo piątego, nie? No to jak ja bym zastosował taki sprzęt, nawet tylko te dwa klocki miał, dwie osie, no to można spojrzeć, że rozbudowa tego systemu to jest, no ile, 10 centymetrów tak naprawdę, dokładnie. Nie? Że sobie dokładam i mogę kolejne silniki podłączać i nie muszę martwić się, że muszę przewidzieć jakąś większą szafę, bo tam będą klasyczne przemienniki częstotliwości, więc taki plus jeszcze tutaj tego systemu wyłapałem. No i tutaj jeszcze możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że okej, ten system obsłuży nam do 8 przemienników częstotliwości, ale jakbyśmy mieli 40 transporterów do obsługi, no to wystarczy nam kilka takich setów, to zmieścimy gdzieś w takiej przestrzeni i to jest jedna szafa sterownicza. A jakbyśmy to musieli rozbić na 40 przemienników częstotliwości, to mamy trzy nagle szafy, nie? Więc jest przestrzeń też na produkcji i im większy system, tym większe oszczędności tego, dobrze mówię. Dokładnie tak i oszczędności, cały czas też powtarzam, miejsca na samej hali produkcyjnej, mniejsze szafy sterownicze, same plusy.
Tak staram się szukać tutaj, żeby czymś się zagiąć w tym systemie, nie? I spróbuję z tej strony, bo to nie może być tak piękne, jak ty to opisujesz, bo możliwości tego przemiennika częstotliwości wielosiowego nie są jakoś okrojone. To podam konkretny przykład. Czy ja tym zestawem wykonam aplikację, powiedzmy, zestawu hydroforowego i potrzebny jest mi regulator PID, to tym też to ogarnę? Jak najbardziej, tu każda oś niezależnie ma regulator PID. Podłączamy się po prostu pod wejście analogowe, czujnik tam ciśnienia w przypadku hydroforów, czujnik temperatury w przypadku jakichś wentylatorów i tak dalej. No, jesteśmy w stanie wyregulować odpowiednią zadaną wartość, tak jak w standardowym falowniku. Jest tu w pełni konfigurowalny regulator PID. No dobra, a jakbym chciał na przykład taki moduł wymienić, jak wygląda procedura tego wymiany jednego modułu? Najważniejsza rzecz, odłączamy zasilanie. Wiadomo. To tak, to pokażę to od razu na przykładzie. Odłączymy zasilanie, czekamy aż kondensatory się rozładują. Coś kliknęło. Tak, ale jeszcze chwilkę poczekamy. No wiadomo, lepiej nie dotykać, póki nie pogaśnie wszystko. Tak. W starcie odłączamy wszystkie wtyczki. Tutaj STO sobie położymy na górze. Wtyczki silnikowe. Tutaj jeszcze należałoby odkręcić przewód PE. I tak, tutaj mamy zaciski. Wciskamy do środka, wyjmujemy i to już jest koniec. No, tylko trzeba jeszcze odkręcić tę jedną śrubkę. I powiedzmy, że to jest już nowy falownik. Wkładamy go z powrotem. Tutaj na dole są zaczepy. Wciskamy go z powrotem. Zakładamy wtyczki z powrotem, nawet nie potrzeba praktycznie żadnych śrubokrętów i tak dalej do serwisu. Wkładamy wtyczki STO i układ jest już gotowy do działania. Łączy zasilanie. I co, nie musimy na nowo przekonfigurować Jedyną rzecz, systemu? którą musimy zrobić, to zapisać najpierw program z tej osi, z tych dwóch osi tutaj w sumie do modułu zasilania. Wpinamy z powrotem ten moduł falownikowy. Wgrywamy tutaj oprogramowanie z powrotem, jakby parametry i jest gotowe. Albo Musimy możemy to. się komputerem podłączać, Nie, czy... możemy to też zrobić z panelu. Czyli jakaś osoba z utrzymania ruchu sobie spokojnie z tym poradzi? Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj też przygotujemy instrukcję, co trzeba zrobić, jeżeli chodzi o. To są dosłownie jeden parametr do zgrania, jeden parametr do wysłania z powrotem parametrów do osi falownikowej. Tutaj jeszcze widzę serwosilniki, ale są niepodłączone enkodery. Czy ten system mógłby jeszcze obsługiwać sprzężenie zwrotne z silników? Akurat falowniki MD800 nie są w stanie, nie mają sprzężenia zwrotnego, nie możemy podłączyć enkodera, ale w większości aplikacji możemy to zrobić, w większości sterowników, przepraszam, PLC, jesteśmy w stanie zrobić tą pętlę sprzężenia zwrotnego właśnie przez nadrzędny system PLC przy zastosowaniu wejść enkoderowych czy dodatkowych kart enkoderowych. Także myślę, że tutaj nie ma większego problemu i zachęcam do eksperymentów z takimi systemami też. Znam takiego jednego człowieka, który lubiłby takie aplikacje. Też ma na imię Marcin. Pozdrawiam gościa i on pewnie by tak zrobił, nie? Że wziąłby ten system, serwosilnik, enkoder podłączył do jakiejś szybkiej obsługi po Ethercacie, jak najszybsza komunikacja i no, podejrzewam, że w jakichś takich aplikacjach, które nie wymagają prawdziwego takiego szytego na miarę serwosystemu, no to można by było zrobić, nie? Jakby, że silnik się obraca z jakąś tam powolną prędkością, ileś impulsów jakąś drogę pokonał i sterownik PLC wychwyca to, przekazuje informacje do MD800 i ten odpowiednio reaguje, zmienia parametry, nie? Bo tutaj jeszcze dodam, bo tutaj możliwość współpracy z silnikami synchronicznymi to głównie polega na tym, czy polega na tym. Silniki synchroniczne są dużo mniejsze. Silniki synchroniczne są stosowane głównie tam, gdzie jest bardzo mało miejsca, bo widać tu nawet na porównaniu. To jest silnik 750-watowy. Tu też jest właśnie 750-watowy silnik. Widać różnicę gabarytów.
Te silniki stosujemy również tam, gdzie właśnie jest mało miejsca, a mają mieć te same funkcje, co silniki indukcyjne, asynchroniczne, standardowe. Także MD800 nadaje się właśnie tam, gdzie potrzebujemy zastosować też małe silniki i kontrolę prędkości. No to jest takie główne zastosowanie, jeżeli chodzi o silniki synchroniczne w tym wypadku. Jak jest z dostępnością tego produktu? W każdej chwili mogę się do Was zgłosić i macie to na półce? Tak, jak najbardziej mamy dostępne na półce. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że my trzymamy magazyn, jak się okazuje, że nagle klient potrzebuje zastosować to osi, akurat się może zdarzyć, że nie będziemy mieli aż tyle, to opieramy się na magazynie firmy Innovance w Niemczech pod Stuttgartem i jesteśmy wtedy w stanie ściągnąć produkt w ciągu 3 dni roboczych. Natomiast jeżeli się okazuje, że tam też nie jest dostępny, to bezpośrednio od producenta z fabryki jesteśmy to w stanie ściągnąć w ciągu 4-6 tygodni. A jak jest z dokumentacją albo supportem? Też wspieracie klientów? Można się do Was zgłosić, jak mam jakiś problem? Tak, jak najbardziej. Można do nas się zgłosić, przedzwonić. Są koledzy z działu technicznego, którzy pomagają telefonicznie. A jeżeli jest taka potrzeba, też jesteśmy w stanie się umówić na jakiś kontakt bezpośredni, że tak powiem. Czyli możecie przyjechać do klienta z takim systemem, coś zaprezentować? Tak, dokładnie tak. Możemy pokazać, także zapraszam też tutaj do kontaktu do nas, na naszą stronę są wszystkie dane kontaktowe, można się śmiało kontaktować z nami, chętnie przyjedziemy, porozmawiamy, damy do ręki, żeby można było zobaczyć, że to jest też dobrze wykonany sprzęt. A jakbym chciał pożyczyć to na przykład i sobie potestować gdzieś w swojej firmie, by była taka możliwość, jakby to była jakaś konkretna współpraca? Tak, tak, jak najbardziej. Też wypożyczamy sprzęt, jesteśmy w stanie, możemy wypożyczyć, standardowo robimy tak, że wypożyczamy moduł zasilania i 2 moduły falownikowe, żeby móc sobie właśnie zobaczyć, jak to się w ogóle składa, jak współpracuje to przez komunikację. Także jesteśmy bardzo elastyczni, jeżeli o to chodzi. Dobra, a jak Was odwiedzi, to w jakim mieście? W Opolu. W Opolu, okej. Okay. A jakbym chciał zapytać o cenę, taką konkretną cenę, tego, jakieś wyliczenie, to gdzie mam się odzywać? Można wysłać maila na nasz adres główny eldar@eldar.biz. Można zadzwonić do nas. Ogólnie, jeżeli chodzi o te falowniki z serii MD800, to działamy w ten sposób, że prosimy klienta, żeby nam wyspecyfikował, jakie są moce silników i w jakiej aplikacji to ma pracować, jakie potrzebuje funkcjonalności, czy jakieś wejścia, komunikacje, cokolwiek. I my już po naszej stronie jest dobór tego systemu, jak najlepsza konfiguracja, żeby to było się spinało kosztowo i tak dalej, żeby to można, żeby klient nie musiał się zastanawiać, czy taki moduł lepiej, taki, co mu wyjdzie korzystniej. To już po naszej stronie my się tym zajmujemy, żeby to klientowi odpowiednio dobrać. No tutaj rozmawialiśmy o napędach, wspomniałem o sterowniku PLC, ale widzę, że przywieźliście tutaj jako tło kilka innych urządzeń. Co jeszcze ma w swoim portfolio Innovance? Firma Innovance w Europie oferuje, oprócz właśnie przemienników częstotliwości, falowników, panele HMI 7, 10, 15 cali. Są dostępne też u nas w magazynie w Opolu. Dodatkowo są dostępne sterowniki PLC i standardowe, oparte na oprogramowaniu firmy Innovance, ale również na kodesysie, są osobne sterowniki. Są dostępne też sterowniki ruchu. Mamy dostępne serwonapędy, standardowe sterowanie, krok kierunek, EtherCAT, CanOpen, Profinet. To też ważne dla klientów, że są dostępne serwa profinetowe, bo tutaj z dostępnością w ostatnim czasie bywało różnie. I mamy również dostępne standardowe falowniki w standardowym wykonaniu. I powoli wchodzimy też w rynek robotyzacji. Robotyzacji. Dokładnie. Roboty przemysłowe i też Innovance? Też Innovance, dokładnie tak. Sześcioosiowe, coś jeszcze? Sześcioosiowe i Scare na ten moment. No ciekawe, właśnie robotyka rozwija się ostatnio bardzo, bardzo dynamicznie. Łukasz, dziękuję Ci bardzo. Również bardzo dziękuję. W imieniu widzów, którzy tutaj są z nami do końca, również dziękuję. I zachęcam do pozostawienia komentarza pod filmem, jeżeli macie jakieś pytania o ten sprzęt, a zapytania ofertowe to już widzieliście maila eldar@eldar.biz. Jak biznes. Biz, jak biznes. Dokładnie. Super. Tak. Cześć. Cześć.